trwa trening strzelecki reprezentacji Polski. Przed meczem otwarcia z Grecją, trening pod okiem. Tu jakiś Grek oberwał mocno. No właśnie, czterech Greków w polu karnym, jeden leży. My niesportowo gramy dalej, nie wybijamy piłki. Już Grek podniesiony do pionu. Grecy statycznie w polu karnym, blisko siebie. Czyżby wiedzieli, że my środeczkiem będziemy atakować? Może to tylko ściema dla nas dziennikarzy. Takie niecelne strzały, kolejny. A tu obok jest taki wieżowiec, nie widać go stąd, bo jest za moimi plecami i zasłania go dach. Wieżowiec Intraco, w którym słyszeliśmy, że greccy szpiedzy reprezentacji wynajęli apartament, żeby każdy trening sobie dokładnie oglądać i nagrywać. Może to właśnie ktoś ich dojrzał tam przez firankę i taka lekka ściema. No nie, no naprawdę. Co nagrywam vloga, tam mi dzwoni telefon. A trening jest otwarty tylko przez 15 minut. Dla nas dziennikarzy. O, dzisiaj tylko kilku chłopaków na treningu. Reszta poszła na siłownię. Garstka dziennikarzy. No chcemy jakiegoś jednego soczystego strzału. I to wszystko, co widzę w internecie, to z tego pochodzi? No, między... Jeszcze z... tak, tak, można powiedzieć, że tak. Zaraz ją pokażę, zaprezentuję dokładnie. Nie no, to jest straszne, jak oni pudłują. No, to tylko przez ten, tak się umówili, że przez te pierwszych 5 minut treningu z nami tak będą pudłować? Za ciężko z czterema obrońcami. Będzie, popróbujemy z trzema. No, może mniej ich tam będzie. A nie, nie, nie. Inne ustawienie obrońców. Czyżby stałe fragmenty, czy co to będzie? Tak? Sergio, czy ty widziałeś, jak oni pudłują? Co to jakaś jest ściema dla nas taka, dla greckich dziennikarzy? O co tu chodzi, no? Nie, ale nie wiem, czy albo nad poprzeczką. Nie wiem, czy byłeś, Michale, na niedzielnym treningu, byłem. Tam wyglądało to jeszcze gorzej. No tak. Ja to pamiętasz, tam wyglądało jeszcze gorzej, bo ci obrońcy, sztuczni obrońcy, byli ustawieni za polem karnym i w dodatku tutaj przynajmniej próbują uderzać z pierwszej piłki, natomiast w niedzielę uderzali jak chcieli. Wyglądało to podobnie. Ale nie wyciągałbym daleko idących wniosków z tego, co widzimy. Właśnie, martwię się, że ci greccy obrońcy będą troszkę bardziej ruchliwi. Mimo wszystko. No ale patrz, ci też się ruszają. No, dosyć statycznie, ale jakiś tam sposób się przemieszczają. Patrz. O, no właśnie, biorą udział. Yeah! Tak, błąd, każdy błąd wykorzystać. Greka. No, tak. Bo tutaj troszkę... Nie, mieliśmy dać spokój do 8 czerwca. No dobra, to trzeba odrobinkę optymizmu. Grek jak wyjdzie na Stadion Narodowy, jak usłyszy, to go tak zamuruje jak tych panów tutaj, no. Tak to będzie wyglądało. Myślę, że nasz sztab szkoleniowy jest przewidujący i właśnie przewidział taką sytuację, w związku z tym ustawił taką, a nie inną gierkę. Poza tym nie zapominajmy,
że nie ma tutaj Roberta Lewandowskiego, a przecież wszyscy dobrze no tak, to prawda. Że ten atak będzie się składał z Roberta Lewandowskiego, wspomaganego przez Maćka Rybusa. To prawda, właśnie. No i tak naprawdę Kubę Błaszczykowskiego, a tutaj mamy z tej trójki tylko Rybusa, a reszta zostanie na ławce rezerwowych, więc chyba no wystarczająco uspokoić. Im strzelać będzie zakazano. Strzela tylko lewy. Poruszyć w pańskim kanale problemu takiego, że mamy ustawiony połowę boiska, jest dostępny do dziennikarzy, ale niestety treningi odbywają się po drugiej stronie. O, wczoraj tak jeszcze gorzej było u Greków, bo miało być 15 minut treningu, wszyscy tak stanęli blisko, po dwóch minutach poproszono, żeby przejść, no więc na drugą stronę boiska, więc wszyscy poszli na drugą, a jak doszli, to akurat czas minął, dziękujemy i polska ochrona, tak, się z nami pożegnała. Ostatni strzał. Oj, 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 oj. I tym pesymistycznym akcentem zapraszamy na kolejnego vloga.